Siema, siema. Dzisiaj nietypowy odcinek i jeżeli jesteś barmanem profesjonalistą albo takich znasz i generalnie zajmujesz się profesjonalnie gastronomią, to przełącz na inny filmik, bo dzisiaj będziemy robić ekodriny i nie będzie to miało nic wspólnego z profesjonalnym barmaństwem. Będziemy robić coś, co ma służyć wam, normalnym ludziom. Mamy budżet 100 zł, tak jak dzisiaj pisałem na... Zresztą poczekajcie, otworzę ten. Według ankiety na Instagramie budżet na osobę podczas domówki, to zdecydowanie głosowaliście za 25 zł za osobę. Myślę, że jest to rozsądne, więc przyjmijmy 4 osoby na imprezę. Robimy domówkę za 100 zł i ani grosza więcej. I teraz jedną wersję takiego menu, że tak powiem, zrobię ja, drugą zrobi Kuba. I teraz zasady generalnie, takie w skrócie. Zakładamy, za 100 zł, przypominam, ma być maksymalna ilość opcji smakowych, bez specjalistycznych narzędzi w miarę możliwości, czyli bez shakerów i tak dalej. Cukier i woda zakładamy, że jest w domu, ale lód już liczymy w budżecie. Także i to jest generalnie cała zasada dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie i próbujemy, zobaczymy. Idziemy do Biedronki, bo to jest taki chyba najbardziej, w kwestii eko, chyba najbardziej rozpoznawalny market i największy może być wybór, jeśli chodzi o wszelkie rzeczy. Zobaczymy na miejscu. Lecimy. Dobra, mamy 100 zł. Zobaczymy, co wybierze Kuba. A może zacznijmy może od menu alkoholowego. Czy już wiesz, co będziesz brał? Bo wtedy będziesz, jak weźmiesz alkohol, to będziesz wiedział, ile ci zostanie, nie? Myślę, że gin wezmę. Dobra, gin będzie. Dzisiaj będzie jałowiec. Zobaczymy, co trafimy. Nie wiem, jakie giny są w Biedronce. No to szału nie będzie. Jaki mamy do wyboru opcje? Mamy Seagramsa. W jakiej on jest cenie, ten Seagram? 38 zł. Za 0,7, tak. I tu jeszcze jest jakiś London Dry. O, patrz. Longstone. Za 30 zł, więc... Pytanie, jak to z jakością tego cuda? 37,5%. Jak się go zmiesza z cytrusami, to powinien być ok. No dobra, to zakładamy, że on jest dobry. Że się nie otrują. Gin lubuski jeszcze jest, ale powiem wam szczerze, że kojarzy każdy pewnie. No ale nie należy raczej do jakichś super wypasionych ginów. Dobra, idziemy dalej. Jest bardziej jałowcony. Czyli mamy 30 zł na ten moment wydane. Zostało tak 70. Może wróćmy tak na ten. Myślę, co? Że wziąłbym wermut jeszcze. Dobra. Rosso. Cinencin. Czekaj, ten, tu jest napisane, że on kosztuje 32. No jednak. 32. Dobra, jest update. Ten gin kosztuje 32, więc zostało 68 zł. To jest... No, to będzie wyzwanie. Coś z tego zrobić. Jaka to jest cena tego cuda? 16,99. Dobra, czyli 17 plus 32 mamy 49 zł, tak? Tak jest. Zostało jeszcze 51. limitu kwotowego. Campari to do tego nie dokupimy. Aperol jakby był budżetowy, ale to wtedy już się zamkniesz w... To już będzie koniec. Tak, zamkniesz się już całkiem w budżecie. No to jest zagwozdka. Gdzie tu są cytryny? Cytryny. Powinny być tu przy pomarańczach. No. Co nie ma? Tu powinny być. Fani alkoholowe już tu byli. Tak, ale limonek też nie widać. Ja mam w domu cytryny. Po prostu trzeba będzie przyjąć cenę limonek i cytryny. Ogólną jakąś i po prostu założyć, że je kupiliśmy, nie? Dobra, cytryn nie ma, ale pani nam pomogła wyznaczyć cenę, więc to jest cena za cytryny. Dobra, bierzemy 3 cytryny i będzie z tego robiony super juice, więc zakładamy 4 zł za cytryny i dopisuję to do tego. Czyli 3 cytryny, 4 zł. Zostało mniej więcej 40 zł jeszcze. To w zasadzie można wziąć i aperol. Wiesz co, jeszcze czekaj, cukier mamy, lód jeszcze trzeba jeszcze policzyć lód, tak? I kwasek cytrynowy do super juice'u. To możemy kwasku poszukać. Dobra. Tu są rzeczy do pieczenia. Złoty 50 dopisujemy. Dokładnie, tak. Lód kosztuje 3,39 i nie ma go na stanie, ale zapiszemy, bo ja mam dużo lodu w domu, więc zapiszemy, że był. Dobra. To co, ile tego lodu? Dwa te, nie? Dwa worki. Dobra, to złoty 50 lód. Oj, i kwasek.
Ile ten kwasek ma gramów? 20. 20? Tak. To tak na styk, wiesz, bo trzeba byłoby, nie wiem czy nie trzeba byłoby dwóch wtedy, żeby zrobić. No, dobra, to, to dwa, lepiej zaliczmy, wziąć dwa. Złote, czyli 3 złote i lut razy 2, 3, lut razy 2, poczekaj, 6,40. Ile mi zostaje? Zostaje, poczekaj, już liczę. Mamy tak, gin 32, wermut 17, 3 cytryny 4 złote, kwasek 3 złote, lut 6,40, 62,40. 13,60. 13,60? 76 zł. Coś jeszcze, żeby zrobić z to tego... To są maliny, tak? Tak. Truskaweczki za... Nie, a to nie to? Nie, to brzoskwinia jakaś. Tak, 5,56. 5,56. Truskawki 5,56 i rum, rozumiem, wywalamy, tak? Ojdy ten, wermut. Tak, tak. 5,60, zmiana planów, wermut wypada, więc pojawia się duże. Co dodałeś? No dobra. Znika wermut, zostaje 17 zł zapasu w budżecie. 17. Okay. Więc odejmuję 17 zł od tego i dodaję 5,60 za truskawki. 64 zł. Okay. Na ten moment jeszcze 3 dychy zostały ponad. Czyli zostaje, wychodzi na to, że robimy na dwóch dżinach, bo w sumie to jest 4 osoby, jakby nie patrzeć, no to chociaż za 2,07 to tak też grubo, co? No właśnie. Zależy, jak dobra będzie impreza. No tak, ale w sumie z drugiej strony 0,7 i 1 to też trochę mało, jak się skończy, nie? Poza tym nie trzeba wszystkiego wypijać, nie? To co, jaka decyzja? Nie, wezmę drugi gin. Dobra, bierzemy drugi gin, czyli plus 30. Tylko się zastanawiam, czy ich nie zbaczować na przykład. Tego nie jestem pewien. Mam ile? Zostało ci 35,40. Może innym razem. Odstawiamy wermut. Tutaj jest ten... Tak, gdzieś tutaj. Budapok. Dobra, plus 32. Jesteśmy zamknięci prawie w 100 zł. Jeszcze zostało 3,30 ewentualnie. 3,30. Można 2 kace dołożyć. Limonek nie potrzebujesz? Nie. Raczej na cytrynach. Ile? 3 zł. Za? A. Za kilogram. Teraz pytanie, ile to waży, nie? O, jest waga. Dobra, ten jest za duży. Czyli trzeba znaleźć jakiegoś mniejszego, bo ten wygląda na mały. No, ten będzie malutki. O, ten będzie spoko. To się spokojnie zmieści, czyli będzie równo stóweczka. Dobra, komplet, gotowe. To teraz moja kolej. Dobra, zaczynamy. Lód, od razu sobie podliczę ten lód. 6,40 razy 2, bo też to będzie to samo mniej więcej. W sensie 6,40, 3,43, tam było 3,20, tak? No dobra, 6,40 to jest lód. Lub dwie sztuki, czyli mi zostało niecała stówka. Ja bym poszedł w rumy, tylko pytanie, czy tu jest wystarczająco budżetowo. Rum Caribe. A, z tymi rumami to jest tak, kurde, Malibu. Jest tylko ten Gran Imperio, który jest spoko nawet. Ten Casa Jamaica też był spoko, to trochę mało będzie jedna butelka, ale dobra, to zrobimy inaczej. Patrzę w łychę, na łychę. Ten rum, kurczę, jakby nie był trochę taki drogi, nie? Ale ten jasny jest za 38,99. Jakbym go wziął dwie sztuki, to będzie 39, kiepsko mi dzisiaj idzie z matmy, 39 razy 2, 78, czyli zostaje 22 zł, minus ten 60, zostaje 16 zł, to nie potrzebuje to dużo, dobra. Czyli weźmiemy tego, weźmiemy go jako jedną sztukę, czyli mamy 39 plus 6, 40, rum biały, kasa, 39 zł, zostało 55 zł, dobra, to jeszcze wezmę do tego, spróbuję najtańsze prosecco, jakie mają, to jest pytanie. Czoje nawet mają. Tu jest Martini, tu jest to, że... Znaczy, w którym miejscu są prosecco? Takie, żeby był wybór, bo to jedna nota, nie? No, co? Jedno, chyba jest... tutaj po drugiej stronie było. No to jest wyzwanie, szczerze mówiąc, bo tutaj nie ma, czy to jest do wyboru. Tych prosecco to jest tylko tak naprawdę co? Martini. I to jest prawie w cenie tego rumu, nie? Więc jakby... No, Hawanka jest. Obczej ceny tej Hawany. Ona kosztowała kiedyś 3 dychy, nie? O. Dobra, tu jest jakieś Santi, prosecco za 20. To jest najtańsze prosecco, jakie widzę, ale wydaje mi się, że powinno być jeszcze tańsze gdzieś. To jest niemożliwe, żeby tylko takie były, nie? Dobra, czyli decyzję podejmuję i wezmę o prosecco za 27. Już nie wiem, czy się nie wpierdzielę na minę z tym prosecco. 27, prosecco 27, dobra. Stało mi 27,60. Cytrusy trzeba, cytrusy będę zamieniał, czyli nie będę brał cytryn, tylko limonki i to jest na tej samej zasadzie, co z cytrynami. Zrobimy super juice, tylko bez kwasku jabłkowego, bo on jest ciężko dostępny. Założę po prostu kwasek cytrynowy, czyli powiedzmy 4 limonki, to załóżmy 70 za sztukę. 70, ile tam było? Jeszcze raz, zamotałem się. 6,40, dobra, 70 razy 4, plus 6,40, plus rum, 39, zostało mi dwie dychy. A, jeszcze kwasek. Kwasek złoty 50. Czyli 3 złote.
3 złote. Dobra, to zostaje mi 18 zł niecałe. To już jest wszystko, w sensie to, co trzeba. To jest lód. Dobra, to teraz owoce jakieś muszę dołożyć. Bym dał tak, imbir. Kawałek imbiru bym wziął. Imbir jest tam na końcu. Jeszcze. 19 zł za kilo. Wziąłbym. No tak kawałek spokojnie wystarczy, trzeba rozważyć. 0,82, czyli tam, nie wiem, 19 zł to będzie, nie wiem, 2 zł było za 100 gramów, niecałe 2 zł. To jest 1,80 zł powiedzmy. To do tego dodaję i mamy 84, 16 zł zostało. Wezmę też kawałek arbuza. To jest taki. 0,6. Tak, to o ile kosztował? To powiedzmy 3 zł za kilogram. To jest niecałe 2 zł, nie? Tak, mniej więcej. Po 2 zł arbuz. Coś takiego, nie? W tej wersji. Tak wyjdzie. W tej ilości. No to spoko. Myślę, że taki aperitif, 2 zł. Dobra, zostało mi 14 zł. Mięta mi potrzebna jest. Pytanie, czy będzie. Bardzo ambitnie zakładam, że w domu jest brązowy cukier. Miejmy nadzieję, że ludzie mają. A jak nie, to dobra, trudno już to jakoś tam. Mięta. Ile kosztuje mięta? O, to jest pytanie. Zakładamy to, nie? 5,70. Tak na bogato, dobra. Plus 5,70. Zostało mi 8 zł. Mięta. Za sobie trochę będzie. Czyli zostało mi 8 zł. Co jeszcze mogę zrobić? Malinowe, daiquiri mógłbym na przykład. Czyli maliny. Pytanie, czy maliny świeże są? Nie wiem, nie było, tak? To mrożone muszą być. Mrożone były, tak. Dobra, to idę po maliny. Dobra, maliny są chyba z tego, co pamiętam, drogie. Mango jeszcze jest. Bo maliny... Mango jest w spoko cenie, za 7,60. Mango... Ale poszedłbym jednak w truskawki, chyba truskawkowe, bym bardziej mógł bez tryzmiętą ładnie. Dobra, truskawki ile? 5,60, tak? Było 5, no powiedzmy 5,60. Mm-hmm. Truskawki, 5,60. I zostało mi 2,70. Sprawdziłbym jeszcze jedną rzecz. Czy tutaj są Schweppesy ginger beer? Może nie być. Lemoniada smaku limonki. Pytanie, czy tu są w ogóle inne napoje, czy tylko to, co tu stoi. Są jakieś gazowane napoje jeszcze gdzie indziej? Nie, to nie jest gazowane. Nie ma tu chyba nic więcej, nie? Nie kojarzę. Do samej energetyki, to nie. Myślałem o nim w Ginger Beerze. Wtedy Dark and Stormy mi zrobił, ale... chyba nie ma. Puchy tylko tutaj. Ale dziwne, że nie ma tego, nie? Żadnych Schweppesów i tak dalej. Może wzbogacić Sprite'a. No w sumie tak, czekaj. Sprite Sprite'em, a tu nie ma podróbek biedronkowych jakichś? Napojów cytrynowych? Nie wiem, kola jest, no to innych kole chyba tylko podrabiają, wychodzi na to. No tak, jakby był w małej puszce, to by przeszło. Jest, według tego jest, ale według tego nie ma. Dobra, Pepsi Max, kola, o kurde, jak drogo, nie dobra, jest puszka. Kola Zero, Original, kola Zero, a taka zwykła kola? Nie, to za butelkę, dobra, czyli to będzie to, 2,99. Kurde, nie zmieszczę się 20 groszy. Ale Pepsi Max jest za... Pepsi jest za 2,49, o. I dobra, zamykamy to. 99,8. Mamy komplet. Także idziemy zapłacić i jedziemy robić. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, pakujemy aparat. Zabijamy żagle. Dobra, to jest tak. Dzisiaj fartuchów żadnych nie zakładamy, nie tudujemy, robimy imprezkę, jakbyśmy byli na domówce. To jest sok z limonki, a to jest sok z cytryny. To jest super juice. W obydwu przypadkach użyłem tego samego. I teraz wyobrażamy sobie, że jesteśmy na imprezie. Nie będziemy wam pokazywać, jak to dokładnie zrobić, bo jest na odcinku. Macie link w opisie, super juice. Tam dokładnie wytłumaczyłem, jak robić każdy z soków. Jedyna poprawka tej eko opcji, pomijamy kwas jabłkowy. Możecie kupić na Allegro, jak ktoś bardzo chce, ale to spokojnie można pominąć i po prostu główna poprawka to jest, tam były inne proporcje. W obydwu przypadkach zasada jest ta sama. Bierzecie obieraczkę, zakładam, że macie, jak nie to nożem, bardzo ostrożnie. Obieracie tak, aby pozbyć się skóry. Starajcie się jak najmniej zebrać tego białego, bo to jest gorzkie, więc takie coś zbieracie. Ważycie to na wadze, zakładam, że macie wagę. I dokładnie tyle samo, ile tej skórki dajecie kwasku cytrynowego, w obu przypadkach tyle samo. I 16,66 wody do tego. Plus sok z tego cytrusa. To jest tam wytłumaczone wszystko. Jedyna różnica, że w limonkowym jest właśnie kwasek zamiast części tego kwasku cytrynowego, więc musicie olać to, co tam było napisane, bo to jest wersja ekonomiczna, więc w obydwu kwasek 1:1 z tym, plus sok i woda 16x66. Myślę, że każdy zrozumie, mam nadzieję. Po odcedzeniu, zblendowaniu macie takie coś, nie? Tam jest dokładnie wytłumaczone w każdym razie. Więc jakby instrukcje do limonki i cytryny w drugim filmie, tak samo jak do cytryny, bierzcie pod uwagę po prostu. Lecimy dalej. Czas na syrop cukrowy, bo to jest podstawa przy takiej imprezie. To pokaże Kuba. Dobra, to jak się robi syrop cukrowy? Syrop cukrowy. Po pierwsze cukier, po drugie woda. Koniec instrukcji. Bierzemy garnek, wlewamy wodę. Odmierzamy 1:1. Na przykład bierzecie sobie szklankę. Polecam zacząć od suchego, czyli od cukru. Odmierzacie sobie na przykład do tej kreski w Ikejówce cukier.
Tak. I wlewacie tyle samo wody. Zagotowujecie tą wodę. Czekacie, aż się rozpuści. Potem przelewacie do naczynka i macie gotowy syrop cukrowy 1 do 1. To jest taki, który nie postoi za długo poza lodówką. W lodówce postoi spokojnie, ale jeżeli chcecie, żeby był bardziej trwały i go mniej używać, to zróbcie sobie dwie szklanki cukru na jedną szklankę wody. Dokładnie. Mamy tu syrop. I teraz tak, jeżeli chcecie zrobić syrop cukrowy imbirowy na przykład, do właśnie tak jak ja będę używał, przepraszam, ciemno strasznie, to wtedy bierzecie taki imbir i go kroicie w mega talarki cieniutkie, wrzucacie do tego tutaj oto garnka z tym cukrem, z wodą, gotujecie przez 15 minut. Następnie odsadzacie i macie syrop imbirowy, który się nadaje do bardzo wielu rzeczy. Ja go już pokażę wam w lodówce. Mam tylko na brązowym cukrze zrobioną tutaj taką opcję i zaraz będziemy go używali. To jest drugi biały gotowy cukier, przepraszam, syrop zwykły cukrowy, który robiłem wcześniej. Jiggerów nie użyjemy, jak widzicie, jest jigger, on wylatuje, jesteśmy na imprezie, na domówce, będzie zwykła miareczka do wódeczki. Zamiast shakera będzie taki oto słoik. Pamiętajcie, nie używajcie takich cienkich. Ten jest cienki, trochę ryzykownie, ale nie mam innego. Starajcie się, żeby był w miarę gruby, nie? Jakiś taki po ogórkach może być. I też nie szalajcie za bardzo, żeby go nie rozbić, bo to jednak jest szkło. W przypadku, jeśli już mowa o szkle, no to zamieniamy kieliszki koktajlowe, profesjonalne i tak dalej, highbole na to, co macie w domu, czyli kieliszki do wina, rocks glassy na przykład, do łychy takie jakieś podstawowe oraz takie kajówki zwykłe, jak macie w IK, nie? Jedziemy dalej. To jest akurat kieliszek 50. Jak jest pełny? Jak jest pełny. Jak jest niepełny, to jest 40, 35 powiedzmy. A może i nawet mniej. Jakie koktajle przygotujesz i ile ich będzie? Dobra, zrobię trzy koktajle. Pierwszy to będzie taki sourek malinowy. Bardzo prosty. Syrop cukrowy, super juice, gin i malinki. Dobra, drugi? Opcja druga to arbuz, truskawki, również gin, trochę super juice'a i syrop. A trzecia opcja to będzie gin basil smash. Okay. Klasyczny, jak znacie z kanału. Dobra, to lecimy. To mów po kolei, co będziemy teraz tutaj mieli. Zacznijmy może od najtańszego. Dwie miarki syropu cukrowego. Ja raczej preferuję kwaśne drinki, więc dam troszkę więcej super juice'a. Jeśli wolicie drinki, które są słodsze, to możecie dać równą proporcję. Ja dam troszeczkę większą na korzyść super juice'a. Czyli 2,5 miarki super juice'a, a do tego 4 miarki ginu. Czyli jakie tu mamy proporcje? 2, 2,5, 4. Dobra. I na to wejdą maliny, tak? Tak jest. Maliny oczywiście możecie użyć świeże, ale mrożone to jest, myślę, że dobry tip, bo jednak mrożone kupicie o każdej porze roku i właściwie w każdym większym sklepie. Z malinami jest różnie, sami wiecie. To jest owoc sezonowy, zdecydowanie. Malin wrzucamy tak na oko. Ciężko tutaj o jakąś dobrą proporcję, bo one też się potrafią różnić między sobą, więc sypiemy parę ładnych garści, żeby to nabrało smaku. Do tego parę bryłek lodu i szajkujemy tak, żeby tego nie rozbić. Nie, to góra chyba przecieka, bo dół. Bo możliwe, że ma pęknięte dno, bo to jest, ja miałem taki jeden z pękniętym dnem, bo służył do cukru. Bardzo możliwe, że to ten. Można by to czymś przestrajnować. No to załóżmy, że każdy w domu ma sitko. Dobra, znalazł się cedzak. Wyparzony. Pytanie, czy jakieś do szkła tego lód będziesz pakował? Będę pakował. Zawsze najpierw wlewam drina. Żeby wiedzieć, ile było. Tak, żeby wiedzieć, ile tak. Żeby było porówno. Tutaj musicie już polegać na swojej uczciwości względem gości. Dokładnie. Jak widzicie, dwa takie pokaźne driny z tego wyszły. Spokojnie, bo można byłoby to rozlać na 4 osoby. Jak najbardziej. 2 godziny później. Czasami trzeba przyfasolić porządnie o zlew, ale nie polecam tego, bo może pójść zlew. Pięknie to wygląda. To teraz pora na testing. Jesteśmy na domówce, mecz leci, smacznego, zdrówko, sprawdzamy. Bardzo fajny, fajnie zbalansowany. Ja jestem też zwolennikiem bardziej wytrawnych rzeczy. I też dla mnie jest raz, a nawet jest jeszcze bym go zakwasił. No, dokładnie. Więc spokojnie, nie musicie się tego bać, ale jakbym teraz powiedział, miał zgadnąć, jaki tu jest alkohol, to szczerze powiem wam, żebym nie wiedział. W sensie nie, miałbym trudności z rozpoznaniem, bo ładnie się schował, mimo tego, że to jest no niska półka raczej, to kurde, naprawdę siadło to pięknie. Tu jest dowód na to, że nie zawsze musicie pakować kasę w mega drogi alkohol. Oczywiście nie wiem, jak będzie jutro, w sensie jakby było, gdybyśmy to wytorbili wszystko w dużej ilości, ale jakby tym się chyba nikt nie martwi podczas wieczoru raczej, tylko na drugi dzień. Pożyczamy szczęście z dnia jutrzejszego. Mega dobre, bardzo fajne. Bierzemy się za drugi. Jak zostaną wam te maliny po drinie, to
Możecie w sumie zalać je alkoholem, zrobić sobie taki kordial. Jak dodacie trochę cukru, to będzie fajny syrop. Teraz koktajl numer dwa. Jeszcze raz przypomnij, co tam będzie. Tak, planuję dodać truskawki, arbuza, gin, super juice i simpla. Jak ogarniacie arbuza, to warto pozbyć się pestek, bo to ani fajnie nie wygląda, ani dobrze nie smakuje. Tak, pestki potrafią być gorzkie, plus nieraz jak zblendowałem i mi się trafiły, to była właziły w zęby strasznie, no bo tego nie zblendujecie idealnie, będzie psuło konsystencję. Tego drinka będę blendował, także przyłóżcie się do tego, żeby pozbyć się tych pestek. Zakładamy, że blender macie w domu. Jeśli nie, to pozostaje skuteczność waszych rąk i noża, aby to rozdrobnić na maksa albo ugnieść. Tak, można spróbować zmadlować jakimś przyrządem, ewentualnie bardzo mocno telepać, jeśli macie wytrzymały słoik, ale to nie polecamy. A takie mniej więcej proporcje szacunkowe? Ja planuję dać pół na pół z truskawkami, ale ile to będzie wagowo do reszty składników? Musimy na oko tak mniej więcej zobaczyć. Jakbyście nie zrobili, to pewnie będzie to smaczne. Truskaweczki. Solidna garść. Pamiętajcie, jak są mrożone, to nie blendujcie, zanim nie dodacie płynu, bo może wam nie wyjść. Mieleczka do szotów. Ponownie sok z cytryny. Pamiętajcie, generalnie gin parujemy z sokiem z cytryny. Są koktajle, w których występuje z sokiem z limonki, ale zdecydowana większość to sok z cytryny. Poza tym cytryna jest tańsza, jakby nie patrzeć, nawet w przypadku super juice'a. Dobra, tutaj dodam 3 miareczki. Wolę, żeby to było kwaśniejsze. I simple syrup. Ile? 2 miarki. O ile mamy tam jeszcze garnek. Tyle wyjdzie. Uzupełniony simple syrup. Jest 2 miarki. Świeżo zrobiony, 2 miarki. Do tego, tak jak poprzednio, dam 4 miarki ginu. I pamiętajcie, to jest dopiero pół butelki pierwszej, a już macie drugą partię koktajli tak naprawdę. No, uwaga, będzie głośno. Jestem fanem tego blendera. Uwielbiam ten blender. Swoją drogą, ten blender kupiłem w 2012 może, Browna. Nie produkują go od chyba 8 lat, coś takiego. Pamiętam, że strasznie ubolewałem, bo chciałem sobie kupić drugą sztukę zapasową. Ale o dziwo, po 10 latach nadal bateria śmiga prawie jak nówka. I cały czas jestem zadowolony, używam go regularnie, więc myślę, że to jest wystarczający argument za tym, że nie powinni tego byli wycofywać. No ale wiecie, jak to jest, korporacje dzisiaj tak działają, że chyba to, co najlepsze, to wycofują, bo im się nie opłaca produkować. Pro tip, sprzątajcie w miarę na bieżąco. Podziękujecie mi jutro. Truskawki były z zamrażarki, więc troszkę to schłodziły, ale dodamy jeszcze lodu. To ty w sumie już możesz tylko stirować, nawet nie musisz tego szejkować. Tak, myślę, że tak. Czyli mieszać. Stir to znaczy mieszać. Bo tak, wiecie, generalnie koktajle najczęściej szejkujemy, kiedy zawierają cytrusy. A to tutaj było blendowane, to i tak już się zdążyło dobrze, wystarczająco mocno wymieszać. Do tego łyżka i tylko dochładzamy go lodem. Ulało się. No nie jest to proste bez narzędzi, ale damy radę. Durszlakiem też możecie, nie? Jakbyście mieli. Bez problemu. Okej. Okay. Czy tu już jest lód? Bez lodu, tak? Ja to zostawiam bez. Dobra, a w sumie zblendowany. Jest tak zimne, że nie potrzebuję. Drink numer dwa, przypomnij smak. Arbuz, truskawka i gin. Okej. Okay. O, bardzo fajny. Oczywiście to są, pamiętajcie, to są wariacje. Możecie spokojnie zamienić owoce na jakieś inne. Możecie też zamienić alkohol na inny. W przypadku, gdybyście zamieniali gin na coś innego, to możecie na przykład zamienić na rum, to wtedy możecie zamienić też cytrynę na limonkę. I będziecie mieli podobny efekt i zupełnie inny drink generalnie. Rum na pewno bardzo fajnie wyszedłby z mango. Mhm. A ja mam taki protip. Jeśli macie tequilę, sok z limonki, to zmadlujcie awokado, dodajcie sok z limonki, syrop cukrowy i tequilę. Wyjdzie wam piękny koktajl, który sobie nazywa Mexican Breakfast. Jest genialny. Mało kto sobie zdaje sprawę, że awokado można miksować w koktajlu. Przyjechała pizza, a my robimy trzecie. Chcąc nie chcąc, wyszły nam takie bardziej delikatne, owocowe, jak można powiedzieć, damskie drinki. Dlatego pamiętajcie, to jest Eco Drink, odcinek pierwszy. Będziemy robić kolejne kontynuacje i zrobimy też męskie, takie super męskie drinki. Także spokojnie, każdy się doczeka. Tak, a teraz robimy koktajl numer 3, a potem ja. Okej, okay, koktajl numer 3 to... Gin Basil Smash. Mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest bardzo modern drink, nowoczesny. Powstał zaledwie, wydaje mi się, poczekajcie, żeby nie kłamać, żeby was nie wprowadzać w błąd, to się upewnię. Którego roku? 2006 może? Obstawiam 8 nawet, a może 6? Pewnie żaden z nas nie ma racji. Zaraz sprawdzimy. 2008, dobrze pamiętam. Lipiec 2008, czyli koktajl nie ma nawet 14 lat pełny. Wyobrażacie sobie? Koktajle mają niektóre po 200-300 lat, a ten nie ma nawet 20. Nie mógłby nawet alkoholu kupić legalnie.
Okej, dość sucharów. Tutaj będzie, rozumiem, że ile listków na koktajl, na osobę? Generalnie straciłem rachubę, ale około 10-12. Na koktajl. Jak dacie więcej, to też nic się nie stanie. Dokładnie, w ogóle mało kto sobie zdaje sprawę, że bazylia świetnie się bardzo dogaduje z ginem i z cytrusami. To jest piękny, orzeźwiający koktajl. Nie dajcie się zwieść pozorom, że bazylia, że jakaś, nie wiem, będziecie myśleli, że to będzie smakowało jak jakiś makaron albo pizza. Nie, to będzie smakowało jak pyszny, orzeźwiający koktajl. Naprawdę. Super juice. Dodam 3 miarki super juice'a. Słyszę, że jakaś przygazówka pod blokiem chyba przywiezie nam jedzenie. A, pewnie tak. Syropik. W tym wypadku 2 miarki. I teraz tak, powinniście to ugnieść, zanim dodacie syrop, zanim dodacie cytrusy. Ale tutaj mamy duży batch, więc Kuba brał więcej. Teraz lekko madlujemy. To jest madler, jak widzicie, drewniany. Bazylię. Ale Kuba specjalnie używa odwrotnej strony, żeby wam pokazać, że to nie musi być prawdziwy madler. To może być po prostu zwykła łyżka drewniana albo jakiś tłuczek do ziemniaków. Cokolwiek, abyście mogli gnieść. Nie chodzi o to, żeby rozetrzeć to na cząsteczki, tylko trochę zetrzeć, żeby wypuściło olejki aromatyczne. I puściło lekko kolorek. Teraz 4 miarki ginu. Zakręcamy nasz shaker. Lód. A, masz rację. Dosypujemy lodu. Zakręcamy shaker. I próbujemy nie rozlewać za bardzo. Bejzy smasz się normalnie podaje w takich rocks glasach klasycznych, ale my podamy, jeżeli macie imprezę i nie macie szkła, to możecie przecież podać to w taki sposób, żaden problem. Więc podajemy to w normalnych kieliszkach do wina. Czemu nie? Jesteście na imprezie, no jesteście na domówce, nie jesteście w profesjonalnym barze, bawcie się tym, co macie. Chciałbym być teraz na miejscu imprezowiczów, tym po lewej. Dobra, próbujmy. I Belnę tym po lewej. Zobaczmy, czy wyszło. Klasyk. Nie ma co tutaj dodawać więcej. Oczywiście fajnie dodać do tego lodu. Nie będzie się tak, nie będzie się nagrzewało szybko. Ale jeśli szybko wypijecie, tak, to nie zdąży się nagrzać. O to chodzi. Mega, także macie 3 opcje od Kuby. Truskawka, arbuz, bazylia oraz malina. Także macie 3 fajne opcje. Myślę, że jest to super alternatywa dla zwykłego, powiedzmy, ginu z tonikiem, naprawdę, na który by wpadło większość ludzi, którzy nie próbują jakoś tam swoich sił w drinkach. Więc myślę, że jest to fajna alternatywa dla osób, które właśnie nigdy się nie specjalizowały, a chciałyby pokazać na imprezie, że można zrobić coś innego niż takie proste rzeczy. I to wcale, jak widzicie, nie jest jakoś super skomplikowane, żeby to zrobić. Potrzeba troszkę czasu i pamiętajcie, że za pierwszym, drugim razem będziecie musieli sobie przypominać, ale za 4, 5, 6 już będziecie to robili z pamięci, właściwie tylko będziecie sobie przypominali proporcje. Także myślę, że to jest super opcja. Lecimy z 3 koktajlami ode mnie. Dobra, to tak jak pamiętacie, w mojej konfiguracji prym będzie wiódł rum, biały, zwykły, czysty oraz wegańskie, z tego co pamiętam, organiczne, przepraszam, prosecco. Dlatego zrobię 4 koktajle, 2 z nich będą wykorzystywały tą parę. Więc tak, na początek zrobimy sangrię, taką, powiedzmy taką włoską sangrię, nie wiem jak to nazwać nawet, bardzo, kiedyś robiłem to na kanale, arbuzowy taki koktajl fajny z tymi dwoma cudakami. Potem zrobimy Old Cuban, który też jakby zawiera obydwa te alkohole, w wersji uproszczonej oczywiście. Następnie zrobię daiquiri podstawowe. Przy okazji można też zrobić mojito oraz Cuba Libre. I myślę, że na tym jakby będzie sporo koktajli. Także widzicie, opcji jest dużo i to jest tylko pewny wachlarz, który możecie zrobić, bo rum jest na tyle salny, że możecie cudować naprawdę milion rzeczy na takiej jednej prostej butelce. Jedziemy. Tak jak pamiętacie z początku filmu, syrop imbirowy. Tak jak na początku mówiłem, jest instrukcja, czyli cukier, woda oraz imbir. W plasterkach gotujecie. To jest akurat z cukru brązowego, dlatego taki ciemny. I teraz bierzemy dzbanuszek, bierzemy taki dzbanek. Do tego dzbanka bierzemy teraz arbuza. Kuba zaczął swojego, ja mam swojego, ale dobra, już polecimy na tym. Bierzemy takiego arbuza. To już musicie sami oszacować, jakby na ile arbuzowe chcecie, żeby to było. Ja myślę, że taka ćwiarteczka w zupełności wystarczy. Wlewamy około szota, taką jedną miareczkę syropu imbirowego i ugniatamy to przy pomocy na przykład takiej zwykłej łyżki, jaką macie w domu do gotowania. Problemu z tym raczej nie będziecie mieli, jakby arbuz jest miękki sam w sobie. Im bardziej ugniecie, oczywiście będzie więcej smaku. Jeżeli macie arbuza bez pestek lub wydłubaliście pestki, to oczywiście możecie zblendować tego arbuza, będziecie mieli więcej smaku. Ja to robię dzisiaj bardziej tradycyjnie. I teraz potrzebujemy jednego shota albo półtora soku z limonki, więc wlewamy. Wolę wytrawnie, więc dam półtora.
Przypominam, super juice. Info macie na filmie pod spodem. Tylko to jest z limonki, więc pomijacie kwasek jabłkowy, bo jeżeli go nie macie, to po prostu dajcie tyle samo co skórki, tyle samo kwasu cytrynowego zwykłego. Syrop imbirowy, sok z limonki, arbuza. Teraz do tego dajemy rum. Myślę, że koło na taką ilość to dałbym myślę, że takie spokojnie trzy szoty. Tak mi się wydaje na tą ilość. 3, 2,5 powiedzmy, to musicie już sami przy... No dobra, dajmy 3,5. A jak dacie 4, jak to bardzo, nic się nie stanie. Jak bardzo chcecie się dobrze bawić, to już musicie tutaj sami oszacować wasz humor, tak? Dajemy sporo lodu, tutaj nie żałujemy. Polecam używać tej strony, jeżeli macie ciasno, bo no, ciężko jest wpakować taki ten, a tutaj macie tak. Okej, okay. Można jeszcze dołożyć trochę lodu. Pamiętajcie, mamy dwa worki, więc możemy szaleć. Teraz prosecco. Organiczne prosecco z Biedronki. Wyciśniemy. Nie będzie fancy otwierania. Teraz dolewamy troszeczkę na górę. Ja myślę, że tak z pół butelki to będzie optymalnie na tą ilość. I macie zarąbisty koktajl letni, który nie zmiecie was z planszy, a będziecie mieli fajny smak. Bardzo orzeźwiający. On jest idealny na lato. Po prostu tak naprawdę taka lemoniada wzmocniona, że tak powiem. Bardziej niż sangria, bo sangria to jednak jest mnóstwo owoców i wino i tak dalej, więc... Czym to można podać? Dajmy dwa highbole. Oczywiście domyślam się, że takich szklanek możecie w domu nie mieć, ale podobne możecie mieć, więc także zakładam, że to jest ok. I tu będzie naturalnym zjawiskiem, że będzie wam wpadał lód, więc nie musicie dokładać nowego. Oczywiście pamiętajcie, im więcej lodu w tym dzbanku, bo na pierwszy rzut oka ktoś wam powie, kurde, tyle lodu, ale to się rozwodni. Właśnie nie, właśnie odwrotnie. Im więcej tego lodu tutaj, tym wolniej to się będzie rozwodniało. Im mniej tego lodu tutaj, tym szybciej wam się z tego zrobi rozwodniony koktajl bez smaku. Także pamiętajcie, im więcej lodu w koktajlu, tym lepiej. Zawsze. Tak samo w szklance. Spróbujmy. Teraz Kuba będzie oceniał, bo to ja robiłem. No, dobry. Bardzo orzeźwiający. Fajne poczucie takiej bąbelkowej tekstury od prosecco. Dobrze czuć arbuza. Dla mnie bomba. Tak, to jest bardzo... Na lato idealny. Bardzo dawno, jakby bardzo długo robię ten koktajl, z 10 lat na pewno. Jest takim, dla moje takie go-to, jeśli chodzi o lato. Zawsze, jeżeli wiem, że jest gorąco i ktoś chce, żeby zrobić jakiś koktajl, na przykład na grillu, to jest mój pierwszy wybór, bo mówię, nie zmiatacie z planszy, jest fajnie, humor łapiesz, nie, ale się nie nawalisz, nie? Więc to jest idealny, kulturalny drink, że tak powiem. I przechodzimy na kubańskie klimaty, czyli Old Cuban. Niedawno był na kanale, a dzisiaj zrobimy go w wersji uproszczonej. Old Cuban zrobimy w tym, ale Old Cuban ma jedną bardzo ważną rzecz w składzie, której możecie nie mieć w domu. To jest Aromatic Bitters od Angostury. Dlatego pominiemy to w ogóle i po prostu nie będziemy dodawali nic. Próbujemy zrobić to po prostu w wersji uproszczonej. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Bo na tyle Angostura jest na tyle charakterystyczna, że ciężko ją podrobić czymkolwiek. Dlatego nie będziemy próbowali tego podrabiać, bo to nie wyjdzie po prostu. Możecie ewentualnie dać skórki z pomarańczy, wycisnąć. To jedyne. O, zrobimy taki make, że tylko dodamy skórki z pomarańczy. I to będzie jedyny nasz twist. Mam tutaj pomarańcze, więc po prostu obiorę ją i zrobię z zaścików, po prostu wycisnę sok i zobaczymy. Potrzebujemy nasz super shaker. Mamy shakerek, więc teraz potrzebujemy, powiedzmy na dwie osoby, 3 szoty rumu białego w tym przypadku. Oczywiście możecie dać więcej, pamiętajcie, to jest moja proporcja. Do tego 1,5 szota soku z limonki. Super juice, czyli oszukany sok. Eko i bardzo dobry. Proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz. Kieliszki do zamrażarki. Zajebisty patent. Polecam zawsze chłodzić. Oczywiście, jeśli macie wystarczająco dużą zamrażarkę i jeśli macie w niej miejsce. Syrop cukrowy. Jeden cały shot. Jeżeli jest mało słodkie, myślę, że będzie, to dajmy 1,5 jednak, bo tak sobie myślę. 1,5. Dajmy 1,5, bo normalnie powinien być rich, więc też, żeby nie było zbyt słodkie, żeby też nie było zbyt kwaśne, więc zróbmy 1,5, 1,5, 3. To będzie, myślę, że dobra proporcja na tą opcję. Tak jak mówiłem, nie mamy angostury, więc pomijamy. Dodajemy teraz lodu. Okej. Okay. Pamiętajcie, tutaj z kolei też nie może być za dużo lodu. Tak jak mówiłem przed chwilą, że trzeba dawać dużo lodu do dzbanka, żeby się nie rozwadniało, to w przypadku shakera też nie możemy przesadzić, bo wam się nie rozwodni. Musi być też tak zwana dilution, czyli musi się lekko rozwodnić podczas shakowania. Więc jak nawalicie pod sam korek lodu, to też nie będzie dobrze. Także starajcie się zawsze to optymalizować gdzieś tam po środku. Robimy shake'a. Pamiętacie, jak mówiłem, żeby unikać cienkiego słoika? O!
jak widzicie, miałem rację. Nie ufajcie cienkim słoikom, bo się możecie nabawić. Kuku, powtarzamy, więc jeszcze raz 3 szoty rumu. Mam nadzieję, że mi się to zmieści. 1,5 szota syropu. Tak jak mówiłem, jest 1:1, dlatego 1,5. Gdyby był 2:1, to możecie dać cały, albo nawet trochę mniej. Musicie wyczuć sami, jak bardzo chcecie, żeby to było kwaśne, czy tam słodkie. No i teraz tyle samo w tym przypadku, czyli 1,5 soku z limonki. Super juice, przypominam. Mam déjà vu. Przejkujemy. W przypadku tego koktajlu to jednak syrop z brązowego cukru byłby lepszy. Moim zdaniem lepszym wyborem, będzie miał więcej kubańskości w sobie. I teraz, bardzo ważne, nie powiedziałem tego na filmie o Kubanie. Najpierw wlewacie prosecco do kieliszka, dopiero na to wlewacie koktajl, żeby się ładnie wyrównało, bo gdybyście zrobili na odwrót, to prosecco by pływało tak naprawdę po powierzchni tego koktajlu i by się nie wymieszało. Dlatego robimy to na odwrót. Teraz muszę zrobić niestety małe oszukaństwo. Użyję strainera, bo z tego będzie mi ciężko lać przez jakieś tam sitka, także wybaczcie. Na tej ilości, ja myślę, że jest optymalnie. Mamy 2 oszukane Old Cubany. Na ciemnym rumie oczywiście powinno być, wtedy byłoby bardziej brązowe, tak samo brązowy cukier i jeszcze byłoby lepsze. No ale mamy co mamy, zobaczymy jak to smakuje. Teraz mój twist, którego ze względu na brak angostury wciskamy olejki z skórki i tak naprawdę możemy zrobić tutaj takiego zwykłego twista i wrzucić kawałek zesta. Myślę, że się nikt za to nie obrazi. No to spróbujmy, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. No smakuje jak Old Cuban, mimo tego, że nie mam angostury. Jak uważasz? Nie jest może tak złożony, ale to dalej fajny koktajl. Na pewno jest bardziej kwaskowy, bo nie ma tego, tak jak mówisz, nie ma tej złożoności. Ale dobra, zróbmy teraz szybki test. Tam są 2 dasze, powiedzmy, dajmy po jednym nawet, takim pokaźnym. Nie ma to jak dasze angostury. Raz wrzuci 50 ml, raz 3. No ona robi efekt takiego zmiany, jakby ciężko to opisać. Podbija, można powiedzieć, zmienia level tego drinka, tak jakby sposób, w jaki na niego patrzysz. On już nie jest taki po prostu kwaśny, kwaśno-słodki, tylko robi się, no, łapie jakiś tam level po prostu smakowy. Teksturę łapie, wymiar jakiś taki łapie, nie? Po prostu, tak mi się wydaje. U ciebie ten angostury to poszło grubo, ale u mnie też wystarczyło. Zarówno bez, jak i z jest spoko, ale jeżeli macie opcję, naprawdę... Butelka kosztuje, kurczę, podejrzewam, że z 60 zł na ten moment, jest bardzo drogo. Pamiętam, kiedy kosztowała 45 i też mi się wydawało, że to jest drogo, to było 10 lat temu. Ale pamiętajcie, to jest 200 ml i zapewniam was, że jeżeli dużo nie pijecie, to wam ona będzie służyła przez 2-3 lata, także jak to przeliczycie na dzień, to wychodzą jakieś grosze, także warto mieć to zawsze na podorędziu, jak to mówi kwasior, bo jest tak duża ilość koktajli, w której możecie tego użyć i tak bardzo to poprawia smak, że naprawdę warto mieć to po prostu w domu. Ale zakładam, że nie macie, wtedy ześcik też fajnie zrobi robotę. Także lecimy koktajl numer 3. Pora na daiquiri klasyczne, truskawkowe w tym przypadku. I teraz macie dwie opcje. Albo wrzucamy truskawki, madlujemy je po prostu z cukrem, ugniatamy czyli, albo je blendujemy. Jako, że są mrożone, więc wiecie co, nie. Właśnie załóżmy, że jest mrożone, a chcecie je zmadlować, nie macie blendera. Zróbmy tak. Mamy 4 truskawki, powiedzmy. Dobra, żeby nie przesadzić. Chcecie zrobić 2 koktajle. Chcecie zrobić 2 koktajle, to zamrożone 4 truskawki lądują w mikrofali. Na jakieś 30 sekund, myślę, maksymalnie. Trzeba sobie ułatwiać. Możecie też zostawić po prostu truskawki, aż się rozpuszczą, ale chwilę to może potrwać w każdym razie. Po 40 niecałych sekundach dolewamy syrop cukrowy, ale myślę, że w tym przypadku, jeżeli to jest truskaweczka, to pięknie wjedzie syrop imbirowy, który robiliśmy do koktajlu tego w dzbanku. Dlatego wracamy do tego syropu. To będą 2 koktajle, więc zróbmy jeden pełny shot. I teraz ugniatamy. To jest nadal jeszcze zbyt twarde, możecie jeszcze dłużej potrzymać, ale myślę, że zadziała spokojnie. Jak macie świeże truskawki, to oczywiście pójdzie dużo prościej, no możecie też tak rozetrzeć spokojnie. Najważniejsze, żeby wydobyć smak truskawki. Imbir tu ładnie podbije wszystko. Do tego teraz 1,5 szota soku z limonki, super juice, 4 szoty rumu. To mi się chyba nie zmieści, więc będziemy musieli teraz to jakoś przykombinować, bo to są 2 koktajle. Jest na styk. Nie mam takiego dużego słoika, więc jakoś musimy sobie poradzić. Dodam trochę lodu. Nawet się udało. Jako, że nie schłodziłem kieliszków, podamy to w rocie na lodzie. Znowu muszę to strainować niestety profesjonalnie, bo... No bo dobra, spróbujmy.
Żeby było bardziej fair, spróbujmy to faktycznie zrobić przez to. Tak gdybym nie miał, nie? Zakładając, o. I wtedy by to tak wyglądało, bym to wszystko zalał. Ale myślę, że to dobry test. Na to, jak nie masz narzędzi, co możesz zrobić. Przypomina mi to cedzenie ziemniaków albo makaronu. Chyba tak będzie prościej. O, tak działa super. Także nie patrzcie, co robiłem wcześniej, tylko patrzcie, jak robiłem teraz. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. To jest daiquiri imbirowo-truskawkowe. Także sprawdźmy. Spoko. Nawet można by było dodać do tego odrobinę wody gazowanej. Mogłoby siąść też ładnie. Ale zróbmy jeszcze test. Poprzez dodanie tego prosecco troszkę. Bo skoro macie otwarte prosecco, to czemu nie sprawdzić, co się wydarzy, jeśli dodacie troszkę prosecco do tego wynalazku. W sumie zgrywa się. Mhm. No, jest tyle podobny do tej sangrii. Chyba wcześniej, ale na pewno ten imbirowy. Jeśli miałbym dodawać czegoś gazowanego, to na pewno ginger beer. Tylko że ginger beer w Polsce kupić jest bardzo ciężko. Schweppes robi, co prawda, ale ciężko go dostać i on jest taki sobie, szczerze mówiąc. Najlepszy ginger beer, jaki piłem w Polsce, to jest od APS-u. Lord of Taste. Ich marka się nazywa Lord of Taste i to jest mega, bardzo fajny, bardzo imbirowy ginger beer. Tylko musicie wtedy zamówić przez neta sobie powiedzmy kilka buteleczek. Ale jest tak intensywny, że spokojnie jedna buteleczka to na trzy koktajle wystarczy. Ok, robimy kolejną pozycję i to będzie mojito bądź Cuba Libre. Dobra, to jeszcze wiedzie takie na szybko mojito i Cuba Libre. Tak dla przypomnienia. Wiem, że to jest, teoretycznie wiem, że wszyscy powinni wiedzieć, jak to zrobić, a w praktyce wiem, że mało ludzi jednak robi to poprawnie, więc tak na szybko zrobimy. Po prostu dwa szybkie. Ok, zaczynamy od mojito. Zbieracie sobie tą miętę. Im więcej listków, tym lepiej. Około 10 dużych listków to jest takie optimum. Podobno nie powinno się uderzać, bo zapachy lądują na dłoni, ale jednak zawsze aktywujecie te liście w ten sposób, więc zróbcie to. Zalewamy to teraz syropem cukrowym. Tutaj będę bardziej eyeball, czyli mierzył to na oko, ale myślę, że około 3/4 shota, może troszkę więcej. Im bardziej chcecie, żeby to było intensywne, tym więcej syropu. To jest tak jakby taka miara. Im więcej syropu cukrowego plus cytrus, tym bardziej intensywny smak będzie tego koktajlu. Dałem koło shota, myślę, że dałem. I teraz trzeba by to ugnieść. Oczywiście najlepiej mieć taki madler. To są groszowe sprawy, ale jeżeli nie macie, no to wtedy łyżka w ruch. Bo to też nie musicie, to tylko musicie lekko tak jakby pobudzić tą miętę. Tak naprawdę w ogóle nie powinno się jej ugniatać. Ale lekko pobudźmy, powiedzmy tak delikatnie, pogłaskajmy. I teraz powinniśmy gnieść, to właściwie wcześniej powinniśmy gnieść cytrusy, czyli wcześniej powinniśmy gnieść limonkę, ale że nie mamy limonki, jakby nie używamy limonki w tym przypadku w formie bezpośredniej owocu, to po prostu wrzucamy sobie około 3/4 shota po raz kolejny super juice limonkowego. I mamy temat gniecenia załatwiony. Normalnie, optymalnie zawsze to powtarzam, w moim przypadku pół na pół biały cukier brązowy plus świeża limonka umiatamy. To jest najlepsza opcja. Będą wam wszyscy gadać, że tylko brązowy cukier. Nie, moim zdaniem tylko brązowy cukier zamula drinka i najfajniej smakuje, jak jest pół na pół z białym cukrem. Nie wiem, możecie się kłócić śmiało. No i teraz mieszamy to, tak żeby te smaki jednak się wymieszały i dodajemy dwa szoty po raz kolejny super zajebistego rumu z Biedry. 2,5, jak bardzo chcecie, żeby to było mocne. Ja daję kurde, powiedzmy niecałe 2. I mamy wymieszane wszystkie składniki, oprócz dwóch pozostałych, które zostały, czyli lód. W tym przypadku potrzebujemy kruszony, dlatego pokażę wam, jak zrobić kruszony lód w warunkach domowych, bez jakichś tam specjalistycznych narzędzi. Tak, potrzebujecie ścierki lodu i przymocy, ale pamiętajcie, ścierka musi być mocna, bo bardzo łatwo ją podziurawić takimi rzeczami, także im mocniejsza, tym lepiej. Ja mam swój ulubiony z zachodniej części Arktyki. Żartowałem. Zamykacie to. Możecie też to po prostu zawiązać jakby tak, żeby no nie wypadało, powiedzmy. Najlepiej tłuczek do ziemniaków, wałek do ciasta, coś tego typu. Ja mam akurat patelnię żeliwną, więc nie polecam patelni żeliwnej, bo jednak jest głośno, a jest 23:52. Już słyszę syreny policyjne. Częściowo się pokruszył, ale potrzebuję to zrobić mocniej, dlatego przyniosę bardziej praktyczne urządzenie. Tłuczek do mięsa. To jest najlepsze. Nie ma lepszego narzędzia do takich rzeczy. I sąsiad na was, jak to mówił Sobota, sąsiad was nie nada na psy. Teraz musimy to w jakiś sposób przetransportować do szklanki. No nie jest to super wygodne, ale działa. Jak coś działa i jest głupie, to nie jest głupie. Spróbujmy teraz to jakoś tak w miarę sprawnie. Okej. Do tego potrzebujecie wody gazowanej, ale budżet nam nie pozwolił, więc nie mamy.
Jednak zapewniam was, że bez tej wody gazowanej koktajl jest równie dobry. Brakuje jedynie bąbelków, ale naprawdę one na tyle szybko uciekają z tego koktajlu, że nie poczujecie, jakby to nie będzie dla was problem, że tak powiem. No i możemy to ładnie udekorować jeszcze na górze gałązką. Okej, to jest pierwszy koktajl. Jeżeli macie słomki, tak jeszcze dokończę, polecam kupić bambusowe słomki, akurat tak kiedyś kupiłem w TK-u. Pięknie pasują do tego typu koktajli. A teraz tak na szybko Cuba Libre. Zaczynamy od lodu. Pamiętajcie, dużo lodu. Myślę, że nadal się mieścimy w limicie. Wlewamy dwa szoty, bądź półtora, powiedzmy, załóżmy, że dwa szoty, niecałe, naszego rumu. Do tego około 3/4 szota soku z limonki i robimy top z tego, na co nam budżet pozwolił, w tym przypadku Pepsi. Przepraszam. Przydałaby się do tego słomeczka. Ja akurat mam szklane. Tutaj można zrobić dekorację. Jeśli wam została jakaś limonka, to możecie zrobić tak. No, akurat się idealnie ułożyła. Nadkroić ją tutaj odpowiednio i proszę bardzo, budżetowe Cuba Libre. A teraz Kuba skosztuje obu i powie, co on na to. Czy da się to pić na budżecie? Powiedz szczerze, jak to smakuje. No, z tą Pepsi to tak średnio. Żartuję, jest bardzo dobry. A jak zobacz, jak mojito. Cuba Libre bardzo dobre, jak zawsze. Mojito też bardzo super. Powiedziałbyś, że jest na tanim rumie? Wiesz co? Myślę, że nie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. To jest początek serii Eco Drink. Alkoholowe. Siema.